Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co ja patrzę? Ja jestem Kuba, niezmiennie, a dziś coś zupełnie nowego, nowy program, który nazywa się Back to School, prawdziwy egzamin. I słuchajcie, razem w tym programie z celebrytami znanymi i mniej znanymi, m.in. Misiek Koterski, wrócimy do szkolnych ław, może do tych traum ze szkolnych lat. Zobaczymy, czy będą jakieś tutaj traumy, zaskoczenia. Któż to wie, co nas czeka? Ja nie mam pojęcia, na czym będzie ten program polegał. I dlatego to właśnie robimy, z tego właśnie powodu, żeby zobaczyć, czy to będzie cyrk, czy to będzie beka, czy jakieś prawdy życiowe, moralne, etyczne, cokolwiek. Lećmy z tym, bo czemu nie? A teraz czas na krótkie YouTube'owe żebry. Jeżeli ten film i moja skromna obecność w nim wam przypadnie do gustu, koniecznie zostawcie polubienie pod nim, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie tutaj serię Kanapowczynie, bo naprawdę tam to się dzieje dopiero. Pamiętamy, że na moim kanale reklamy oglądamy wszyscy razem. A ja już nie przedłużam i lecimy z tym nowym tworem, nowym formatem. Czy z tego będzie seria, to zależy też od was. Zobaczymy. Za dużo kawy dzisiaj. Nagrywałem przed chwilą The Traitors i za dużo kawy. I zobaczymy. Tak, jak zwykle. Lecimy z tym koksem. Czas zaczynać egzamin. Z życia. W ogóle to było bardzo niedawno nagrywane, 15 marca, a moi drodzy, moje drogie, mamy 29. Test jest wzorowany na egzaminie ósmoklasistów. Na jego wykonanie macie 75 minut. Start. Ale jazda. Jestem skosztowany, który nie opisuje reakcji hrabiego i ja. 8, 4, 16. Ej, cicho bądźcie. Proszę o ciszę. Bebe, CC, jak tam? Ściągaliście? No cóż, mi się zdarzyło. Przepraszam wszystkie moje nauczycielki, jeżeli tego słuchają. Opuściła salę. Za duża presja. Matko, serio aż tak? No to chyba jakieś coś z przeszłości. Listen, listen. W Polsce jest blisko 5 milionów uczniów. W szkole lubię przerwy. No, przerwy najlepsze, tak. Nienawidziłem WF-u. I lubiłem przerwy. Ale w sumie było kilka przedmiotów, które lubiłem. Na przykład angielski. Polski uwielbiałem. Byłem nie powiem, powiem nieskromnie, byłem jedną chyba z jedyną osobą, która w mojej klasie lubiła polski, interpretowanie, analizę wierszy literackich, w ogóle utworów. To były czasy. Mam fajny klas. Najmniej lubię matematykę. Pozdrawiam moją panią od matematyki. No, że tak powiem, tablica multimedialna, bo ja miałem taką fajną szkołę, gdzie były takie nowoczesne rozwiązania, ale jak na tamte czasy. Właśnie była tablica multimedialna i słuchajcie, ona mnie po prostu nie akceptowała. Ona nie działała, jak do niej podchodziłem. Ona wiedziała, że na nic nie może liczyć. Nudno tam, wszystkiego się już nauczyłam. Zazwyczaj kończę o 16 tą szkołę, więc jestem bardzo zmęczony. Szkoła jest bardzo potrzebna do rozwoju. Tam... Ja też uważam, że za dużo lekcji, za dużo prac domowych, chociaż nie, prac domowych to jest podobno nie ma, ale od koleżanki słyszałem dzisiaj w pracy nawet, że zamiast prac domowych to zaczęli robić więcej klasówek, więc przerzucili to po prostu na inny rodzaj wysiłku i po prostu więcej i tak muszą się te dzieci uczyć i wkuwać. Bo tak naprawdę to nie jest nauka do końca to, co się dzieje w naszym systemie szkolnictwa, tylko to jest po prostu wkuwanie na pamięć większości rzeczy. Nie wiem, czego to ma uczyć w tych czasach, ale tak to wygląda. I to tak wyglądało za moich czasów też. Mam 31 lat, przypominam. Byłem w gimnazjum. Się możesz dużo nauczyć i wtedy będziesz miał o wiele łatwiej w życiu. Mam wątpliwości, czy z tego, jak wygląda ten system szkolnictwa, to czy to od razu implikuje pewność, że się będzie miało lepsze życie. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Matko, ten dźwięk. Pamiętacie ten dźwięk? W tym programie to rodzice usiądą w szkolnych ławkach. Ich dzieci spędzają na nauce od kilku do kilkunastu godzin dziennie. Kilkanaście godzin dziennie. To jest przesada. To jest przygrzanie mózgu, przygrzanie w ogóle wszystkiego. Dlatego na własnej skórze chcą poczuć dzisiejszą szkołę. Chcą, czy dostają dostokacę po prostu? 2 razy 2, 4. 4 minusy. 1 plus. O matko, słuchajcie, ja się tutaj będę kompromitował. Będzie razem?
tym eksperymencie szkolnym rodzice spróbują zrozumieć, co czują ich dzieci. Nie wiem czemu, ale kolega ma tu skojarzenie, że to jest mucha. Następny kontynent. Po Ameryce Mamy też Południowej. Antarktydę. Popraw Antarktydę. Po co mi to jest wszystko do życia? A po co? Dobre pytanie, bo te wszystkie rzeczy są w większości niepotrzebne. No ale dzięki temu jesteśmy jednym z bardziej inteligentnych narodów podobno. I na przykład my tu, USA tu. Tylko, że tam jest nauczane, wpajane przedsiębiorczość, dążenie za swoimi pasjami, a u nas po prostu ucz się wszystkiego, bo ci się na pewno to wszystko przyda kiedyś. Ćwiczymy mózg. No, żeby być troszkę inteligentniejszym. A tutaj ma taki argument, że ćwiczymy mózg. No tak, ale mózg można ćwiczyć w bardzo różny sposób, niekoniecznie zakuwając się i zatyrowując w taki, nieraz nawet nieludzki sposób. No i masz odpowiedź. Nauczyciele potraktują ich bez taryfy ulgowej. Proszę wyjść z sali. Nie, ściągnąć. Ale ja dlaczego? Niech wyjeżdża z sali, dobrze. I am, you are. Będą kombinować. Jakaś ciągę na plecach, o Boże! Jak potrafią. Siema, to chować. Na pewno mi zaraz zabierze, a z cysków mnie będzie wyciągał, nie? Dziewczyny tak robiły, no. A to od kogo? Od pani pielęgniarki. Pani profesor! Zwolnienie od pielęgniarki, oj, chodziło się. Pani mnie zwolni z ostatniej godziny, bo mnie tak boli głowa dzisiaj, tak mi boli. Pisał, ma swoje. Nazwisko? Abus. O, uwaga. 2 tygodnie w szkole da im sporo do myślenia. 2 tygodnie tylko? To co jest za test? Uważam, że jestem dobrym ojcem, no po prostu. No bo jesteś dobrym ojcem. No. To może ciekawą perspektywę rodzicom pokazać. Ja cię obserwuję. No i uważam, że nie jestem, no. Psychicznie dziecko też potrzebuje wsparcia czasami. Bardzo. Po latach szkolne traumy mają już inny smak. Kto miał 3 w podstawówce? Ja. O, ja nie miałem wesz nigdy. Ominęło mnie ta... O, ta atrakcja mnie akurat ominęła, słuchajcie. Każdy miał 3, nie? Szawica była super. Czas na back to school. No bo się nie chodziło do szkoły. Prawdziwy egzamin. Godzina 7:50. 2 tygodnie przed egzaminem. Jezu, nie chcę. Za jakie grzechy? Po co mi to było? Na co to komu? Veni, vidi, vici. Wow, abus. Największy koszmar powraca. W drodze po naukę. Powiedzę, powiedzę. Jezus. Ja pierdolę. Czy dzieci tak, bluźnią? Dziesięcioro rodziców głodnych szkolnych wrażeń zamieszka razem w internacie. O matko, w internacie. Na szczęście mnie taki cyrk ominął. Ja pierdzielę, co nie. Zafara i czemu tak ładnie wyglądają? Jak oni się ubrali? Czarne spodenki bądź spódniczka. Czy to można w granacie szarości czy coś, ale raczej no na galowo. Tak, z klasą. Z klasą, nie bez klas. A my w legisach, a oni w marynarkach. To są na rozpoczęcie roku szkolnego? Każdego można przebrać, ubrać, przebrać, natomiast wypadałoby ubrać granatowe dżinsy, biała koszula, marynareczka albo sweterek, odświętnie, tak? Po prostu, żeby to wznieślić, żeby to, ten moment, ten wiekopomny moment polskiej telewizji i polskiej szkoły też, po prostu uwznieślić. Hej. Dzień dobry. Elita przyjeżdża. Kaśka, cześć. Baśka. Kaśka, Baśka, Kuba, rozruba. Miło mi, Michał, Kamil. Dobra, zaczynajmy tą szkołę. Ale wyzwanie z tymi walizami? Opa. O, very nice. Szkoła podstawowa numer 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Na co dzień uczy się tu ponad 800 dzieci. Ale ktoś wie, gdzie mamy iść? Nie. Może na salę gimnastyczną? Kogo my tu mamy? Kotońska Agnieszka. Na empatyczna. Syn Dajan. Wnuk Tymon. Trzeci, czwarty. Chociaż administracja. Ciało. Ciało pedagogiczne. Pani dom. Siódmy. Siedmiu. Jakie wpisało matma na imię. Czekajcie, jest tablica. Mamy. Aha, tutaj kierownicy. O, tam jest sala, słuchajcie, tam jest jakaś sala, tak? Jest? No, też tam jest. Szkoły tak naprawdę się nie zmieniają od lat, nie? Wiecznie jest ten sam wystrój, te same kolory na ścianach. No, czy to dobrze, czy to źle? Chyba źle. Te same sale gimnastyczne. Idziemy do przodu, czy się cofamy, czy stoimy w miejscu? Proszę, jedna osoba decyduje, czyli Kotońska. O, idziemy za nią. Automat! Automat mamy! Tam. Idź z żarciem. Czuć tą lirówkę. Za zapachem obiadu.
W ogóle ja miałem bardzo dobre wspomnienia z obiadów ogólnie. W podstawówce pamiętam, miałem tak dobre, pyszne jedzenie, przepyszne kotlety. Do tej pory, słuchajcie, nie jadłem lepszych kotletów mielonych niż w podstawówce. Do tej pory. Ja uwielbiałam chodzić na obiady szkolne, gdzie pójdę, najem się po sufit i będę szczęśliwa. Więc ta pomidorówka, do tego klopsy z koperkiem, więc na to czekałam. Jest tu coś? Jezus Maria! Ciało pedagogiczne. Pamiętajcie, ciało, ciele nierówne. Takie? Palpitacje serca? No. Już ciągle ciało? Kosztem. Wiecie, nie chciałbym wracać, pomimo wszystko, nie chciałbym jednak wrócić do szkoły. Przecież liceum miałem bardzo fajne, no pomijając jeden epizod, o którym już wspominałem na tym kanale, to pomimo wszystko wolę jednak mieć większą sprawczość nad swoim istnieniem. Cóż, każdy z nas musiał to przetrwać. Właśnie, przetrwać. Nie tak to powinno wyglądać, że to trzeba przetrwać. A niestety w wielu przypadkach tak jest. I to jest smutne. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Już mnie żołądek boli. Tracę oddech. Nie jest dobrze. Bo się traumy może jakieś odzywają. Szkoła dla mnie to był zawsze stres. Nie chcę tam iść. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu. Dobra. W szkolnym eksperymencie grono pedagogiczne tworzą nauczyciele i pedagodzy z różnych typów szkół. Pasjonaci stosujący zróżnicowane metody nauczania. Czyli będziemy mieli zapewne jakąś taką ordnung must, coś tam ordnung. Takiego, super zabawa i w ogóle eksperymenty robimy. Będziemy mieli mruka zapewne, będziemy mieli kogoś może, kto bije po łapach, oby nie. O, telefony to chyba chowamy, pani dyrektor. Już właśnie za chwilę dostaniesz opiekę. Proszę schować telefon. Może proszę nie bluźnić. No, przepraszam. No co, on robił storiesa sobie na zapewne na Instagrama, wy już od razu. Już jest zacenzurowany mapus. Brawo. No brawo. Czego się można było spodziewać? Abus śpi. Wejdziesz standard i zaczynasz śpiewać czwartą zwrotkę hymnu. Umiesz czwartą? Nie, czwartej nie umiem. Może za dwie umiem. Też za dwie umiem. Ja też mam wstać, bo nie wiem. Wstajemy wszyscy? Hopsa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Modnie spóźniony. Dobry, siemano. Cześć, witam. Przepraszam za spóźnienie. Gwiazda przecież nie będzie punktualnie, no. Dobry. Koterski się spóźnił. No, nie jestem zdziwiony. Kwadrans studencki. Mam nadzieję, panie Michale, że to jest pierwszy i ostatni raz. Też mam taką nadzieję. Nadzieja matkom głupich. Matka kocha dzieci, ale coś tam dalej i w sumie to nie wiem, jak to się skończyło. Pomóżcie. Wszyscy jesteście rodzicami i wiecie, że powrót do szkoły to jest stres. Ten stres przeżywają codziennie wasze dzieci. Ten eksperyment pozwoli wam zrozumieć lepiej ten stres, który towarzyszy codziennie waszym dzieciom, pozwoli im pomóc. Ja uczę w WF-u. Jestem dyrektorem szkoły Magdalena Cender. Bardzo mi miło. Oto grono pedagogiczne. Zaczniemy może od wychowawcy. Arkadiusz Pater, historyk. Przez meandry literatury i gramatyki języka polskiego przeprowadzi was pani Małgorzata Kozak. Master L. Młode podejście do matematyki, Krzysztof Chojecki. Zajęcia w bursie będzie wam organizował pan Ireneusz. Całe to grono pedagogiczne. Generalnie nie robi to na mnie jakiegoś negatywnego wrażenia, ani pozytywnego, po prostu nie przeraża mnie to, po prostu dla mnie nauczyciel to jest nauczyciel. Każde z was teraz będzie odpowiadało na nasze pytania, czyli taka krótka rozmowa wstępna, kwalifikacyjna. Do podstawówki? Poprosimy pana Dominika, aby... Z przyjemnością państwa zagadam na śmierć. Ho, będzie ciężko z zabusem. Jego tu, wszystko tu. Oby nie było tutaj na sam koniec. Może trochę się go utemperuje, co? Jak myślicie? Wszystkich pozostałych niestety muszę wyprosić. Nauczyciele sprawdzą wiedzę z zakresu szkoły podstawowej. To pozwoli im ułożyć plan nauki na najbliższe 2 tygodnie.
Bo oni się przygotowują do egzaminu ósmoklasisty, tak jak na początku nam pokazali. Dominik wygląda jak na skazaniu jakimś. Nie, mi się wydaje, że to będzie, wiesz, na przykład gdzie mieszkasz, ile masz dzieci, na pewno to nie będzie 5 razy 5. A jednak? 25, haha. Panie Dominiku, czym się pan zajmuje w życiu? Specjalizuję się w układaniu kostki brukowej. Moja mama zawsze mówiła, ucz się, bo skończysz na bruku. Porzuciłem naukę, bo chciałem pracować i właśnie skończyłem na bruku. No, tak bywa. Bywa i tak, ale jesteś influencerem, więc... Ja bardziej skupiam się w stronę tej wiedzy i zaradności życiowej. Czy matma ci się przydaje w prowadzeniu firmy budowlanej? No pewnie, że trzeba mieć taką wiedzę. No, przydaje czy się. Czy nie ogarniasz? Tak. Oczywiście, że to tak. To jak jest no. Plac, który ma wymiary. No nie, nie róbcie mi tego i nie róbcie mi tego. No dokładnie. 12 metrów na 15 metrów. Ile to jest? 12 razy 15? 10 razy 10, 100. To może łatwiej ci będzie najpierw 10 razy 15. No 150. I 2 razy 180. 15. Brawo. Zapadam się pod ziemię. Litwa, ojczyzno moja. Tyś jest jak zdrowie. Ile się trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i pisuję, bo tęsknię po tobie. I tyle pamiętam, tylko tyle pamiętam. O matkę to umiałem całą inwokację umiałem. Całą umiałem. Ten, kto cię... Ile cię trzeba cenić, ten tylko kto się dowie, kto cię stracił. Ja to gdzieś mam wszystko z tyłu głowy, tylko trzeba jeszcze to... Początek. Rozruszać! Czego to utworu pamiętasz? Pan Tadeusz, Tadio. Tadek. Brawo, piękny. Dziękuję. Szkoła jest po to, żeby się nauczyć pisać i czytać. No na początku tak, a potem jest tylko gorzej. I żeby zapoznać nowych przyjaciół i przyjaciółek. Mi się tak uginają nogi już. Przestańcie już. Ja nie jestem w stanie wyjść tam przed nich. Wyglądają naprawdę na sympatycznych, ale ja nie jestem w stanie tam prostu dojść do nich. I ta dziura w głowie. A jeszcze tam jest krzesełko, bo już widziałam abusa, który siedzi na krzesełku. No jak na przesłuchanie, no po prostu przesłuchanie. Ogólnie nawet jeżeli idę do dzieci, po dzieci do szkoły, to wchodząc do budynku, ja mam taką gulę w gardle. Ja nie mogę przełknąć śliny, mam palpitację serca. To jest jakaś nieprzepracowana trauma. No to nas z pewnością, no. Tylko ciekawe jaka. Jaki jest pani stosunek do szkoły? No u mnie z tą maturą było ciężko, na zasadzie bardzo szybko zaczęłam pracę. No nie no, matura to bzdura. Nie no, do matury to się strasznie dużo uczyłem, pamiętam. Na psychologię się dostałem, na Uniwersytet Łódzki, na dzienne studia, które potem rzuciłem, no ale... Życie mnie dopadło też. No, hajsy musiały się robić, same się nie mogły zrobić. Tak to niestety działa nieraz i trzeba dokonywać ciężkich wyborów po prostu. W wieku 16 lat już wyjeżdżałam jako modelka na kontrakty. Okej, no to tak, bo to modeling trzeba zacząć w miarę szybko, jak się jest kobietą. Faceci mają trochę tutaj większe okienko możliwości pracy czasowe. I w pewnym momencie po prostu nie przystąpiłam do tego, tak? A, okej, w ogóle. Mam 8-letniego łobuza, a Antoś chodzi do pierwszej klasy, podstawówki. No to wszystko jeszcze przed nim. Po co to w domu tu jest napisane? Bo to jest w domu. A, i znowu trzeba to przepisać, czy co? Czasami podrabiam z nim lekcje, jeszcze dzięki Bogu jesteśmy na etapie, że wszystko kumam. Poczekaj aż do gimnazjum, a nie, gimnazjum przecież już nie ma. Poczekaj, a okej, okay. Jak to teraz działa? 8 lat. To poczekaj, ta wiesz, przyjdzie 5., 6, to zaczniesz już mieć wątpliwości. O, zobacz, tu dostałeś ładną ocenę. No właśnie. Ja się obawiam tego, że ja nie będę w stanie mu na pewnym etapie jakby pomóc i może wytłumaczyć. No ale rolą nauczycieli jest to, żeby pomóc i wytłumaczyć, czyż nie? Bo ja gdzieś tam orłem jakimś turbo nie byłam. Szkoła powinna być na tyle wydolna, żeby uczyć efektywnie. Ja mam 5., 6 i nie pałki. Pałki to nie fajna sprawa. Może z jakimiś wyjątkami. Aktualnie pracuję jako pomoc księgowej. Halo, Justka? No to matematyka powinna być w jednym palcu, czyż nie? Bo przecież do wszystkiego tam się przyda ta matematyka. No, co tam? Abyś mi sprawdziła jedną fakturkę z 9, bo mi się znowu coś nie zgadza. Cyferki, kalkulatory, kasa i w ogóle, nie? Liczymy ten hajs. Jak tam? Gotowy? Na tydzień u taty? O! Rozstałam się z tatą Antosia. Opiekę dzielimy pół na pół. Jestem na tydzień u mamy. Mam nadzieję, że fair to wszystko wygląda.
i tydzień u taty. Masz do mnie dzwonić, SMS-y do mnie pisać. Wiecie, ja jestem zdania, że jeżeli rzeczywiście związek nie ma co ciągnąć na siłę związku, który na przykład no jest totalnie nieudany, bo wiecie, to dziecko potem widzi tych rodziców, którzy po prostu się cały czas żrą i może lepiej nieraz zakończyć pewne kwestie i żyć osobno, ustalić to wszystko w jakichś normalnych ramach rozsądnych i tyle. Nieraz naprawdę warto darować dziecku tej potencjalnej traumy, którą spowoduje ciągłe kłótnie, ciągłe nieporozumienie między rodzicami. Takie jest moje zdanie. Bo inaczej przyjadę i cię, rozumiesz, znajdę! Szkoła to przede wszystkim dyscyplina, a mi jej troszeczkę brakuje. Oj, mi też zawsze miałem z tym problem. Zawsze miałem problem z pierwszymi lekcjami, żeby na nie przychodzić. A tak się zdarzało, że na początku była prawie zawsze matematyka. Tak. Chyba chcę wziąć trochę na klatę to, co spotka mojego syna. Muszę mu pokazać, że dam radę. No okej, okay, no to przejrzyjmy tą torturę razem. A co, matka nie da rady? Madka Polka zawsze da radę. Madka. Jaki utwór, jeden chociaż, znasz Aleksandra Fredry? Zemsta? Zemsta? Dobrze? Dobrze, Boże, musiałem sprawdzić, słuchajcie. Dobrze, coś pamiętam, matko, nie jest tak źle. Nie no, z polskiego byłem niezły akurat, ale nie będę się kompromitował, bo wiecie, to było dawno temu. To Fredro napisał. Ja rozszerzony polski pisałem, tak. O nie, tu polegnę. Dwóch szlachciców kłóci się o coś bardzo. Pewnie o dziewczynę, zawsze się kłócą o dziewczynę. Jak się kłócą o chłopy, ale... to zawsze o babę. Nieraz słuchajcie też o chłopa, wyobraźcie sobie, takie mamy czasy, no. Też się nieraz kłócą o chłopa. Znaczy akurat teraz w tym momencie nie, ale pokłóciłbym się z chłopem nawet. Nie mam się z kimś pokłócić, w sensie zawsze mogę z przyjaciółką się pokłócić, ale... Że jak się stresuję, to zaczynam się głupio śmiać. Tak jest, takie. Kluczysz, myślisz, że swoim pięknym uśmiechem ich tutaj z zabójczym po prostu powalić na kolana? Tu trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć papiery, tu trzeba mieć coś tu, a nie tylko tu na przykład. Albo tu, coś tam trzeba mieć gdzieś, oby nie w dupie. O Boże, dramat, przygotuję się na pani lekcję bardziej, przysięgam. Głupie. Fail. Nie robię. To była lekcja nauka z angielskiego z mojej strony. I głupoty, no nie. To z kim walczył pod Grunwaldem? O Jezus, było to przed chwilą też. No tam byli ten zakon krzyżacki, tak? Zakon krzyżacki i Polska. I coś jeszcze, ktoś jeszcze tam był. Ale nie pamiętam. Polska, zakon krzyżacki. I coś jeszcze? Ktoś jeszcze? Jakaś jeszcze... co się tak zapomina takich rzeczy. Poczekaj. Daj mi, dojdę. Te krzyżaki? Krzyżacy, prawie tak, no to tak. Krzyżaki? Krzyżacy, tak. Krzyżacy, pająki? Krzyżaki. Pająki? To już mamy 50% szans. No, tak? No z nami. Z nami. I z kim? No, Polakami. A my z kimś byliśmy? No właśnie, nie pamiętam, z kim byliśmy. Pamiętam. Czy byliśmy sami? Nie, tam? Sami żeśmy chyba szli na... Z Litwą, Boże. No tak, ale drama. Z Litwą byliśmy. O matko kochana, jak chcę do domu. Ja tu asa nauki nie będę udawał. Nawet jakbym chciał, to nie dam rady. No ja też nie dam rady, no. Nic nie umiem, o. Szczerość to podstawa i znajomość swoich własnych braków. Szczerze mówiąc, idę na żywioł. Co ma być, to będzie. Niebo znajdę wszędzie, albo i nie. Zdarzyła się taka postać w pana życiu, którą pan zagrał. Gierek był niedawno. To mam taki... A właśnie, przecież on Gierka grał. Panie, co to znaczy skrót PZPR? Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. O kurde ty. Serio. To ale żeś mnie teraz... takie bardzo branżowe. Te komuchy mnie teraz zabiją, że ja nie... Chociaż grałeś w tym filmie, do cholery! Misiek, ty się ogarnij. Ja nie wiem, kurde, ten PZPR, ty. No, Gierek to była bardzo wysoko postawiona ja postać. Ja wiem, że bardzo, ja wszystko o tym Gierku wiedziałem. Wyparowało! Nie wiem, ty, kurde, czy ja tego nie... Polska. Proszę nie podpowiadać. Polski Związek Partii Robotniczych. Nie. No prawie. Bardzo blisko. Nie. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Właśnie, kurde, ale było blisko. Ile wynosi liczba pi? 3,14. O Jezu,
Pi razy drzwi, ty. Pi razy oko, znam to. Pani od polskiego jest przerażona. 3,14 w przybliżeniu. O kurde, no. Nie powiem, że zapamiętam, ale niech ci będzie. Wierzę ci na Misiek słowo. W porządku, na pewno się czegoś nauczyłem. Wierzę ci na słowo. Nie wstydzę się. To jest wiedza bardzo istotna w życiu, żeby znać, ile wynosi liczba pi. Da? No bardzo. O, wiem, że w czym innym jestem dobry i też mam zgodę, że wiem, że mam braki zaułki ogromne i że one wyjdą, ale nie boję się tego w jakiś sposób. O. To podstawa. No podstawa to się nie bać, przejść do przodu, walczyć. Ale jesteśmy w dupie. Totalnej. Mam nadzieję, że nie będą mu pisać jakiegoś egzaminu. Jakie jest panem wykształcenie? Doktor nauk społecznych z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Panie. Poważna pucha. Tak wydaje się być. A generalnie zajmuje się modą. Co tam czytasz? A, pana Kleksa. Lektura. Na co dzień jestem ojcem oraz mężem przede wszystkim. Jestem również wykładowcą akademickim. No wykładowca akademicki, no to ciekawe, na jakim poziomie będzie miał wiedzę z podstawówki, jestem bardzo ciekaw. Która jest nie do końca potrzebna. Może to ja się czuję, że tutaj będą jakieś burdy w komentarzach tutaj. Swoją karierę naukową zawdzięczam moim rodzicom, przede wszystkim ojcu, który jest również wykładowcą akademickim. A, czyli po prostu miał pomoc. Jawnie o tym mówi, że generalnie to wszystko dzięki mojemu tacie. Grunt to znać swoje pochodzenie, znać po prostu korzenie, znać swoje korzenie. Tak, sukcesu. Korzenie sukcesu. Profesorem? Brawo, rodzice. Wow. Skromny. Taka tam mała skromność. Dobra, to teraz lecimy, jak jest naprawdę. Myślę, że największy problem w szkole Michał będzie miał ze swoją osobowością. Bo ona jest tu. Ta osobowość jest tu, a szkoła jest tu. Michał jest introwertykiem. Tylko książka, ja, film, rodzina. Ale to ciekawe, to rzeczywiście, no w grupie może mieć, mogą wrócić jakieś traumy. Jest okej. Moim ulubionym przedmiotem jest WF? Nie, nienawidziłem, a najbardziej nienawidziłem gier zespołowych. Kto to wymyślił? Na co to komu, no? A najgorszym... Nie mam takiego. Nie mam takiego. Dobra odpowiedź. Chyba nie. Bang, 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 bang. Brawo. Jeszcze. Mamy to nasze, nie? Po części na pewno idę do szkoły po to, żeby sprawdzić, co Bruno teraz przeżywa. Ten system edukacji i program. Jestem ciekawy też, czy się zmienił, czy poszedł w lepszą stronę. To jest nadal ta sama metoda nauczania, co sprzed dziesiątek lat, więc nie poszedł w jakąś dobrą stronę. Myślę, że tata to jest zdolny chłopak i poradzi sobie ze wszystkim. No to się za chwilę okaże. 2+2. No bo tutaj bardzo mnie cieszy to w ankiecie, że czytanie to siłownia dla mózgu. To piękne hasło. Bo on bardzo dużo czyta właśnie. Już sobie zaplusował pani polonistki. Tak, o książkach mówię dużo, bo dużo czytam, więc tak. Zrobimy sobie taki... Co on robi? Krótki test. O, ja powiem 3 hasła, cudownie. A ty powiesz, jaka to lektura. O, tylko że on zapewne czyta książki... No nie lektury szkolne, które już dawno temu czytał, tylko biznesowe, o rozwoju i tak dalej, to zupełnie coś innego. Chochoł, bronowice, sznur. Wesele. Dobrze, zaraz coś. Wesele, tak? Czy ja zgłupiałem? No. Wolę powiedzieć MP, nieprzygotowany niż... Nieprzygotowany, nie, no. To się na początku zgłasza, na początku lekcji, przed zadaniem pytania. Jestem trochę leniwy z nauką, ale jak się przyłoży, to dobrze mi idzie, naprawdę. Dziś w nocy przyśni ci się Wyspiański i będziesz marzył o weselu. Brawo ja, o, gdzie moja korona? Korona. A propos korony, tutaj jest reakcja na królowe przetrwania, polecam. Dobrze, niech tak no będzie. Dobrze, ja to wesele Smarzowskiego bardziej kojarzę. Dobry film. Ciężko, nie? Przynajmniej na dzień dobry. A ty masz naprawdę 4 dzieci? Mam. Tak? Mam. O kurczę, w jakim wieku? 12.
Winszuję, kochana, winszuję. 9. No? 7, 5. Jezu, kurde, no to podziwiam. Jezu. Jak wszyscy mówią, o, to jest stresujące, dużo się dzieje, ja mówię, witajcie w moim domu, naprawdę. No. To musi być szaleństwo totalne. No ale daje to jej zapewne wiele satysfakcji i szczęścia. A kto był pierwszym królem Polski? Mieszko. Mieszko. Mieszko pierwszy był chyba tym, Kazimierz Wielki? Bliżej tego Mieszka było. Mózg mój nie ogarniał. Słuchajcie, tu mamy jeszcze stresogenną bardzo sytuację, no. Zbytnio. 3 do potęgi 3. 3 razy 3, 6. Boże, razy 3, 18. Nie wiem, czemu się na panią spojrzałam. Szuka odpowiedzi w jej oczach. Chyba liczysz na podpowiedź. 3 do potęgi 3. 27. Fajnie jednak odpowiadać na pytania prawidłowo, prawda? Boże, pierwszym królem Polski był Bolesław Chrobry. A nie Mieszko pierwszy. Mieszko pierwszy, czekajcie. Władca polskiej dynastii Piastów. Ojciec Bolesława Chrobrego. Ale formalnie... Bolesław Chrobry był pierwszym królem Polski. Boże, jaka kompromitacja. O młotko, 3 do potęgi. Jak się potęgowało? Jak się potęgowało? Ej, albo 3 razy 3 to nie jest 6. To jest 9. O przecież. Boże, ale będziecie mieli bekę ze mnie. To będzie cyrk. To będzie cyrk. 3 razy 3 to jest 9. Popłakałem się. Dzień dobry. Mam na imię Kamil. Mieszkam na Śląsku. Mam żonę i 3 dzieci. Marysia ma lat 14. Chodzi do liceum ogólnokształcącego. Co? On nawet nie wie, do jakiej szkoły chodzi. Wojtek ma lat 11, chodzi do 6 klasy podstawowej. 5. Ciupek! Jakiej 5? Co ty pieprzysz? Jaki fail! To jest niepojęte dla mnie. To jest grube, to jest niepojęte. Oraz Filipek. I to tyle. Na co dzień jestem górnikiem. Jak się wam podoba? O, zacnie! Fajne? Jestem generalnie bardzo zapracowaną osobą. Wstaję wcześniej rano, około 4. Ciężka praca, ale emeryturka będzie. Żeby na 6 rano iść do pracy. Mogę tak iść, co? No. No to dobra, super. Włos, sztorc i idziemy na podbój. Podstawówki. Po pracy człowiek jest zmęczony, chce troszkę odpocząć. Z tego czasu z dziećmi nie mam zbyt wiele. No, jest godzinka, 2 dziennie, gdzie poświęcam im 100% uwagi. To mało dosyć. Well. A to może rzutować potem na ich całe życie. Co to jest? No potęgi. To jest zadanie domowe. O matko i córko. No. Tłumacz. Ja bym wyszedł. Jak już wiecie. Ja bym wyszedł. No nie bez powodu mnie ta blica tania multimedialna nie akceptowała, tak? Sorry młoda, ale dla mnie to jest czarna magia. Z tego co on opowiadał, to on był wzorowym uczniem. A jak znaleźliśmy jego oceny na świadectwie, to nie były one za fajne. Oj, kłamstwo ma krótkie nogi. Robisz? Lekturę czytaj. Ile stron ci jeszcze zostało? No, jestem w połowie. Jeszcze 100 stron. Weź odłóż to rysowanie i zacznij czytać. A może to rysowanie właśnie z jego przyszłością? Może rozwijajmy też pasję jednak? Tata zawsze mówił, że był orłem ze wszystkiego, ale wątpię w to. Grunt to wiara w rodziców. Niektórzy są bardzo ważne w szkole. Co tam pływa w tej świeczce? Powolutku, a do celu. Boję się tego, że największe koszmary, które po prostu przeżyłem w czasach szkolnych, wrócą do mnie, mimo iż jestem dorosłym człowiekiem. No ale właśnie ten okres ma to do siebie, że potem powraca ze zdwojoną albo nawet z 10-krotnością tej siły. Bo to jest trauma, jeżeli się jej nie przepracuje, a często traumy właśnie pochodzą z dzieciństwa, masa ich niestety, no to potem jest klops. Stresuję się szkołą. To nie idź do niej. Ej, pomożesz mi, jak będę miał problemy? Na te, będzie ten, SMS-ami, wiecie. Powiedz mi,
kto był pierwszym królem Polski? Napisz mi teraz! Boże, też się z telefonu jechało, no. Ale to wszystko było. No boję się tego, boję. Czy pamiętasz, na jakie pytanie odpowiada biernik? Kogo co? Kogo co? No, zostałem zagięty. Szybko zmieszany z błotem. Chyba jest 10 odmian, tak? Czy 11 nawet? Nie wiem, Boże. Pustka w głowie. W szkole zmieniałabym to, żeby były dłuższe przerwy, żeby nie pytali na lekcjach i żeby nie oceniali ze wszystkiego. Czy to ocenianie non-stop też według... To nie tędy droga według mnie. Powinni bardziej jednak się przykładać do ogólnego rozwoju, a nie do cały czas trzepania po prostu tych klasówek i kartkówek, no. Cały czas ta presja, non-stop ta presja, no kurwa, ile można, no. To może coś tak z branży? Tona. Tak? Ile to dekagramów? Nie, odpadam. 10 tysięcy? Prawie. Prawie robi dużą różnicę w tym przypadku. Poczułem się podobnie jak na maturze, tak? 10 kilo to jest 1000. No ale już masz wszystkie. 100 tysięcy. Tak, 100 tysięcy. No. Yeah. Kasia jest mocno zestresowana. Bardzo, ona za bardzo przeżywa. Ja nie dam rady. Ty dasz radę. Ale zobacz, to może twoje dzieci też się tak stresują, widzisz? Nie, a ty ja nawet o tym nie wiesz. Niestety, ale niestety też jest tak, że no cóż, no, są do tego przyzwyczajone i cały czas działają po prostu, wiecie, jak na spidzie dosłownie, no. Moje dzieci są totalnym przeciwieństwem mnie. Zośka jest prymusem w szkole i w ogóle... Ale wiesz, a myślisz, że jej to tak łatwo przychodzi? Na pewno nie, no. Przecież to jest okupione na pewno jej zdrowiem mentalno-psychicznym. Ale to wyjdzie później. Znaczy, oby nie, ale no często potem, wiecie, pierwsza porażka jakaś, pierwsza jedynka i właśnie jest ryk, co nie? No tak. Moje dzieci, jak się dowiedziały, do jakiego programu jadę, to po prostu pozacierały rączki. O, ale będzie używanie. No to teraz zobaczymy. Co ty tam pokażesz? Więc tak naprawdę to najbardziej z ich zdaniem się liczę. Ja jestem ogólnie z Ameryki. Nie USA! Bardzo znam o Polsce. No i ona tutaj ma dobry argument. Weź mi coś naucz z polskiego. Co się uczysz teraz? Wykrzyknika i partykuły. Po angielsku jak, co to jest? Mogę coś spróbować? Nie wiem, czy istnieje po angielsku partykuła. To brzmi jak chemia niż partykuły? Trzeba się nauczyć coś. To jest dziwne, że wraca do szkoły na dużo lat. Nazywam się Davina Wiewsciara. Jestem matką aż 4 dzieci. Według mnie zajmowanie się 4 dzieci to trudne zajęcie. Matko, ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. Ja sobie jednego nie wyobrażam i to się nie wydarzy. Nawet jeżeli bym się wyprowadził stąd, to się po prostu nie wydarzy. A co dopiero 4? Ja będę miała wakacje w szkole, naprawdę. No. Jestem terapeutą traumy. Pracuję z ludźmi, żeby opuścić emocjonalne traumy. Jestem też aktorką raz na jakiś czas. No na przykład teraz. To jest chleb bananowy. To są takie momenty, mogę ściskać spirulinę i nikogo nie wie. A, dobra metoda, co nie? Bo nie smakuje. Mogłeś mi nie mówić, że to zjadę. Powiedziała, że tą spirulinę wpierdzieliła. A mnie dla męża bardzo ważne jest, jak nasze dzieci jedzą i jak nasze dzieci są wyedukowane. O, ja nie rozumiem. Ale ten chleb bananowy świetnie wygląda, o Jezu. To jest counting. No, masz count. Moje dzieci chodziły... Nie count. Do tradycyjnej szkoły w Polsce. Niektórzy bardzo fajnie się odnajdowały tam, a niektórzy nie. Nikt mnie nie lubił. Oprócz takiego grubego, co nikt nie lubił, bo źle wyglądał. No, outsiderzy się często przyciągają, co nie? No. Ale fajnie być outsiderem nieraz z kimś. Co oni powiedzieli do ciebie? To są przykre rzeczy, że jestem czarna. O Jezu, straszne w ogóle, wiecie co? Naprawdę... Wydawałoby się, że mamy 2024 rok, a takie rzeczy nadal się dzieją. No, to jest mi bardzo przykro dla ciebie, kochana. Teraz są w szkole w chmurze. To jest szkoła na domowej edukacji. 6 - 3. O, to ona sobie bardzo dużą rolę tutaj przyjęła. Ciężka rola. My mieszkamy na co dzień w Dolnym Śląsku. Zamierzam iść do szkoły, bo jest ważne, żebym bardziej zrozumiała dzieci. Ja cały czas szukam jakiejś alternatywy dla nich, ale dawno nie byłam w szkole, nie pamiętam jak to było. Jest wiele przysłów w języku polskim. Aha. Jest takie baba z wozu, koniom lżej. Koniom lżej.
Czy mogłabyś wyjaśnić, co to może znaczyć? No bo baby wszystko robią i nawet koń ma lżej, jak baba jest w otoczeniu. Kurde, ja bym tak to tłumaczyła. Bo baba w domu wszystko robi. Jeszcze i robi za koniem, no widzisz. Ciekawa koncepcja. Bardzo dobra interpretacja. Nie jestem pewna, czy ja w ogóle opowiadałam na jakiekolwiek pytania. Mam wrażenie, że bardziej oni mi opowiadali wszystkiego. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Zapraszamy tutaj. Jesteś głodna? A chcesz zupę? To chcesz, jesteś głodna, czy chcesz szuzla? Jestem pastorem kościoła protestanckiego. Moja żona też jest księdzem. I da się, da się. Da się, kościół katolicki może się czegoś nauczy kiedyś? Nie. I jestem też tatą 4-letniej Zosi. Zosia, myślisz, że sobie poradzę w tej szkole? Tak. Myślisz, że będę dobrym uczniem? Dzięki. Zośka, myślisz, że będę dobrym uczniem? Na pewno? No, dzięki, że we mnie tak wierzysz. Zocha jest ogromną księżniczką. Nie odmówię mojej córce rzeczy, które sprawiają jej przyjemność. Jak chcę, żebym był wróżką z pomalowanymi paznokciami i skrzydełkami motylka w różowych skarpetkach, to oczywiście dla niej to zrobię. Ej, super. Brawo. Brawo za otwartość, za kreatywność. Aż się wzruszyłem. Super. Brawo. Brawo. Nasza Zosia. Ja się wzruszyłem aż. Serio, o ja pierdzielę. Nie spodziewałem się tego, że się wzruszę tutaj. Mega, mega. Chłopie, mega. Już niedługo będzie zaczynać zerówkę i wejdzie w cały system szkolny, więc to też jest dla mnie ciekawe, jak wygląda w ogóle doświadczenie szkoły teraz w Polsce. Co są nauczyciele, jak ja się będę czuł, czyli prawdopodobnie jak się będzie czuło moje dziecko. Chcę to zobaczyć. Chcę to dotknąć, zbadać, wymacać. Może być to zderzenie z ciężką rzeczywistością. Czy ksiądz Robak miał syna? Tak. Pan Tadeusz. Stres sprawia to, że ty myślisz, że słyszysz inne rzeczy. Więc tak mi trafiało to w głowie, tak muszę się zastanowić. Nie wiem, nie pamiętam, naprawdę. Ale powiedziałeś przed chwilą. Wiem, że miał syna, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Ale mówiłeś. Tadeusz. No Tadeusz, no. A, pan Tadeusz. Okej, dobra. Jaka tam podpowiedź? Na pewno nie przyjechałam tutaj, żeby sprawdzić swojej wiedzy. Nie. No zobaczymy. Ja jestem na razie przerażona, no nie będę ukrywać. Ale że dwie? Ale my parami. Co jedna nie dopowie, druga dowygląda. Tak można? Obydwie dwie dowyglądają. Moja strategia będzie taka, że trochę się ślizgnę, trochę wykuję, trochę dowyglądam, trochę się uśmiechnę. Dobra strategia. Zaczniemy od historii. Tak, ja p***le. Ja chciałam powiedzieć, że mój blond nie jest przypadkowy. To po prostu, co się może tutaj zesrać, to here I am, jesteśmy. Here I go again, coś tam. Kto był pierwszym prezydentem Polski? Narutowicz? Nurtowicz. Brawo! Gabriel Nurtowicz. Dwie godziny, wstawaj, wystarczy! Nie powiedziałam Narutowicz, tylko Kotańska źle powtórzyła. Ja nie wiem, jak ja jej mam podpowiadać na lekcji, jak ona nawet nie słyszy, co jej mówię. To może być problem. Kto był ostatnim królem Polski? Boże, ludzie. Jestem fatalny z historii. Fatalny jestem. Masakra. Jagiełło. Jagiełło. Nie? To dużo za wcześnie. Dużo. Podpowiem wam. Jego często podajemy dwa imiona i nazwisko. Jeszcze mój mózg nie funkcjonuje w tej chwili. Pas. No czekaj, Kazimierz Wielki, nie. Stanisław August Poniatowski. Oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak, no przecież ja to wiedziałem. No. Jak to na końcu języka myśmy to miały. Kto pamięta, kto był ostatnim królem w Polsce? Proszę, matematyka. To już w ogóle. Pogadajmy o modzie, to jest lepsze. To też jest dziedzina, na której trzeba się znać. Ułamek zwykły, który jest równy ułamkowi 1/2. Co?
Tablica nadal nie akceptuje. 3/6. O, tak jest. Nie. Wow. I na tym optymistycznym akcencie zakończymy nasze przepytywanie. Chciałam po prostu cofnąć się do tych lat szkolnych, żeby sprawdzić, czy w tej edukacji się coś zmieniło. I przekażę wszystko swojemu wnukowi i mam nadzieję, że on poradzi sobie z trudnościami w tej szkole. Będzie ciężko, musimy się sprężyć i wziąć ostro do roboty. Ale będzie myślę, dobrze. Że damy radę. Ale damy radę, oczywiście, damy że damy radę. Ta robota będzie się odbywać na kolejnych lekcjach. Przed naszymi uczniami pierwsza z nich, godzina wychowawcza. Najlepsze lekcje to godzina wychowawcza. Ale masakra. Ty, ale a tam są dwie ośle ławki. O, jak wspaniale. Dziękuję. Ej, panie profesorze, no nie wypada, że... A to ja miałem podwójne ławki, to są pojedyncze. U mnie były podwójne. Profesor w ostatniej ławce siedział. I to w każdym z etapów nauczania miałem zawsze podwójne ławki. Cudownie. Jako wykładowca akademicki spędziłem po tej drugiej stronie biurka kilka dobrych lat. Ej, 5 zł, jak ktoś rysuje pisiorek na tablicach. 5 zł ci dam. Pisiora na tablicach, jak ktoś pić. Oj, to rysowało się wszystko. Złoty? Nie prowokuj, jak nie siusiak? Prowokuj. Jak siusiak na siusiak. Siusiak. No przecież to jest standard. Przecież to jest standard. Każdy po prostu w szkole malował p***asy. Jeszcze jest klasyka gatunku. Siusiaka się prosto rysuje. Dominik się tak rzucił na tą tablicę z radością. Jeszcze włoski. Tego penisa na tablicy to chowałem na wydepilo... mojej koleżanki Dawiny. Taki trochę taki wydepilowany, nowoczesny ten penis. Especially for you. Penis 2024 roku ery Dawińskiej. Nic o tym nie wiem. Milczę. You cannot be proven guilty until you open your mouth. No. Nie, zostaw! Kurde, ale jak kobitki się od razu obruszyły, nie? Jak niewiele był, potrzeba do szczęścia. Był i znikł. Dzień dobry. Jaki stylo, jak stylowo, no proszę pana, witamy na pokładzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Pater i będę waszym wychowawcą. Ma nawet kolczyki, tak nowocześnie, wow. Także... No to przepraszam bardzo, to ja sobie teraz nie wyobrażam, żeby w nowoczesnej szkole kazano zdejmować jakieś właśnie przywieszki komukolwiek. Ja pamiętam, jak dziewczyny miały problem nawet jak se, nie wiem, pofarbowały na kolor jakieś bardziej szalone włosy. No mam nadzieję, że te czasy już minęły. Może trochę indywidualizmu, na trochę indywidualizmu pozwólmy tym uczniom wszystkim. Jak tam w pierwszy dzień w szkole? Pierwszy raz w życiu jestem na pierwszej lekcji. Jezus Maria, jakbym siebie słyszał. Naprawdę, zawsze byłem nieobecny. To jest przełom w moim życiu. Te książki, które tutaj są przed wami, to są dla was książki. No trochę tego jest. Yeah. No książki kolorowe. Znaczy ja bym ich nie lekceważył, ponieważ cały program kończy się egzaminem. I oni mają 2 tygodnie. Egzamin brzmi bardzo poważnie, tak? A gdzieś tam zależy, żeby ten test jednak dobrze napisać na końcu. Przynajmniej mi, nie wiem jak Kotoński. Przy każdym rozpoczęciu roku szkolnego musimy ładnie stworzyć plan zajęć, który będziecie mieli przez cały tydzień. Dlatego rozdam państwu wasze plany lekcji. Każdego dnia dorosłych czeka 7 lekcji. Tak jak ich dzieci będą spędzać w szkole czas od 8 do 14.30. Zaczynamy od poniedziałku. Ja pamiętam, jak miałem 8. Miałem dwa razy 8 godzin, 8 lekcji było. Jeszcze nieraz potem szedłem na kółko teatralne. O kuźwa. Nie, po prostu. Że ja to wszystko przetrwałem. 2 pierwsze godziny język polski. No do szkoły zależy. Teraz mówię o liceum, bo w liceum chodziłem na kółko. Czy lubię chodzić? Tak, no zależy od dnia, od planu lekcji, czy są fajne lekcje, czy tak średnio. Ale nie wiadomo na która. Na 8. Cały dzień będziemy mieli na 8? Cały tydzień. O matko. Wstać o 7 i ty o 8 już właściwie zaczynasz lekcję. Nie, tanie. Piekło. Cokolwiek mówić, działać, myśleć przed 9:30. Ja do 12 ledwo funkcjonuję. Konek! Co? Jajco! Wstawaj! Andrzej, nie! Dzisiaj jest twoja kolej! Andrzej, dzisiaj nie! Nie, pani Kuliczko, wstawaj i chodź! Twoje dzieci, twoja kolej!
To jedzie ci twoja kolej, a może wspólna kolej. Dzień dobry. Nie, jeszcze nie, 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 nie. Boże, coś tak mówi, nie, nie, po prostu nie, 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 nie i koniec. Nie, też tak robię, po prostu nie ma szans, też tak robiłem. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma mnie, nie istnieje. Zazwyczaj tato nas zawozi do szkoły. 5 minutek? No. Mamuś. Okej. A mama śpi codziennie do 10:30. Tak, o już! Słuchajcie, wysypianie się to jest bardzo ważna rzecz. Kłócimy się bardzo. Nie. Co kłócimy się? I co, zadowolony jesteś, że mnie obudziłeś? Ja że jakąś scenę miałam tam super i sobie spałam? No, nie ma co ukrywać. Jesteśmy bardzo głośną rodziną. Dziękuję, rozmawiajcie sobie z tatą. Dobrze, niech się dzieje. No ja co, wracam do mojego snu zimowego. Kaśki nie będzie w domu, to będzie o 80% decybeli mniej. Ja jestem tym bardziej surowym rodzicem. Pilnuję, żeby robili te zadania. Mama ściga, aby były lekcje odrobione. Priorytet to jest zrobienie zadań u nas. Jak nie są odrobione, to kwyczy. No to teraz w niebo wzięte będą te dzieci, jak ona sobie pojedzie na to. Zobacz, co przygotowałam. Mama, ściągi. Co to jest? A, okej, okay, wzory matematyczne. O Jezus. Tyle wspomnień. Nic prawie nie umiałem. Cudownie. Koła dla mnie do dzisiaj. To jest totalny stres. 100% stres. To, że mam ściągi, nie znaczy, że będę ściągać. To... Ale słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Samo robienie ściąg też uczy. Słuchaj, pisząc ściągi już się uczysz. Świadectwo z paski skończyło mi się w pierwszej klasie gimnazjum, ale nigdy też nie miałam zagrożenia. Nigdy mi się nie zdarzyło świadectwo z paskiem, a zagrożenia miałem z matematyki, z chemii i z fizyki. Prawie zawsze. Ale to jest liceum, ja byłam tam, tak? Bo wcześniej to nie, absolutnie. 4-0, no, między 3,5 a 4-0 średnia to byłam. Witaj w klubie, no ja niestety nie byłem bardzo, byłem bardzo słaby ze z przedmiotów ścisłych. To rzutowało na średnią. Jak się fatalny. Dowiedziałam o tym, że mama wraca na szkoły, a pomyślałam sobie, że to może jej dobrze zrobi. 4-5. Boże! Bo może się czegoś... Always find the best path for yourself. Nauczy i mi więcej będzie pomagała. I takich rzeczy powinni uczyć w szkole. Takiego właśnie... Tego cytatu powinni uczyć w szkole. To jest bez sensu grać. No dlaczego? Dobrze ci idzie. Myślę, że jestem lepsza od mamy. Życie w zgodzie takim, z takim cytatem. Życia. Widzisz, ja tam będę po prostu walczyć o życie, a wy będziecie sobie tu siedzieć i się dobrze bawić, tak? Taki mamy plan. No, popcorn już naszykowany. To było. Mi się wyma, że gdy mama znowu pójdzie do szkoły, to będzie lepiej. Później macie fizykę. Z tego, co pamiętam, większość z państwa bardzo ceni sobie ten przedmiot. Tak. No, w szczególności go nie ma. W szczególności jak go nie ma. Wszystkie przedmioty ścisłe dla mnie mogłyby Bartek, pod to tak. Chemia. Czy ktoś z was lubi chemię? No ja lubię. No. Ja też kiedyś lubiłem chemię, ale... Ale słyszałem z tego, co słyszałem, z tego, co słyszałem, to teraz chemia jednak troszkę inaczej wygląda. Robi się więcej doświadczeń, jest więc bardziej dotowane te przybory, wszystkie te przyrządy i wszystko. Bo kiedyś to tylko co, wzory i nara, co nie? A teraz podobno jest lepiej z tym. Poprawcie mnie, napiszcie. Jak tam z chemią u was? Dużo. Dużo tych lekcji jest jednak. Fajnie, bo mamy dużo biologię, którą lubię, geografię, historię. Piątek. No. Matematyka. No to jestem już... Ja z geografii lubiłem, z geografii tak, wiadomo, to, no. Ja nie muszę po prostu. Ja, jedyne co liczę to tylko pieniądze. Słuchajcie, rano otrzymacie kluczyki do szafek i w tych szafkach sobie schowacie wszystko, co potrzebujecie. Nie możemy ich zostawić dzisiaj tutaj? Książek? Książki zabieracie, ja dziękuję wam bardzo. Do widzenia, widzimy się jutro. Pozytywny gość bardzo, bardzo pozytywny vibe. Jakie odczucia, nastraszeni? Ja. Nie. Bierzemy to na luźno, moi drodzy. W szkoły drugim ważnym miejscem tego eksperymentu będzie internat. Tutaj nowa klasa będzie się integrowała, a może nawet i nadrabiała zaległości w nauce. Jesteśmy. To internat należący do miejscowej szkoły. Tutaj wszyscy są równi wobec warunków i wobec niego, Ireneusza Czyżewskiego. Na co dzień wychowawcy w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Mi się jakoś internet zawsze źle kojarzy. Jakoś tak, zawsze mi się to z jakąś taką karą, zsyłką. Chodźcie, 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 dzieci, chodźcie. Chodźcie, dzieci. Tak tam pierwszy dzień szkole. No, myślę, że pan Irek nas z jednej sytuacji patowej uratuje. Coś może mocniejszego wleci z panem Irkiem? No nie, no to byłoby chyba wydalenie. Znaczy, ich ze szkoły. A ewentualnie tego czegoś z przodu.
z tyłu. Parę zasad, które chciałbym, żebyśmy przestrzegali. Bez se... Nie pijemy, nie palimy. O 22 jest cisza. A tak. Czemu tak wcześnie? Dobrze, 21:30. Po co się odzywałaś? Tak, dalej nie dyskutujemy. Nie. Czy 22 może wszystko być? Pasuje. Nie mój klimat, nie moje loty. No, to nie ten lot. Tam jest lot. Tam, a tam twój lot jest tam. Pan Irek jest tu, a ty jesteś tu. Pokoje zostały rozdzielone przez wychowawcę wedle jego uznania. No super, zajebiście, co nie? No, to jest ten to. Dla mnie jest najgorszym z tego wszystkiego chyba. Oh my god! No surowo, no. Takie warunki, słuchajcie, mniej więcej jak w schroniskach górskich. Surowo, ale schludnie. Tu jest za mało miejsca, bo ja mam teraz 4 walizki. Nie ma, no nie, no po prostu nie. 4 walizki na tydzień. Nie, to tak, ja na tydzień? Nie chcę też z tobą właśnie mieszkać, jak tak. Ty masz tyle rzeczy. Ale fajnie, super jest, na... Ja mam 4 futra. 4 futra! Jedno ci nie wystarczy. 4. Trzeba mieć na zmianę. Tu się będziemy uczyć, tak? I odrabiać lekcje. Ty tu przyjechałeś, żeby się uczyć właśnie, a nie żeby telewizję oglądać. Jedno biurko na dwóch chłopaków, co mu tam... Ej, to jest trochę dziwne, co nie? To powinny być 2 biurka, no bez jaj, no już naprawdę. Panierku, nie wchodź tam już, nie. Gdzieś tam ta wizja była zgoła odmienna niż to, co mi zostało. No ale z tym biurkiem to naprawdę mogli już rozpisać, łazienka jest taka, jaka jest, pachnie w niej nie najlepiej. To się tam ale pachnie. Mieszkałem w ośrodkach dla uzależnionych. To jest tutaj Wersal. Można powiedzieć, że w porównaniu z tym, co tam było. A, no to dobra, no w porównaniu z tym, no to tak, no. Będę mógł się oglądać, codziennie patrzeć, uczyć się do lustra. No oczywiście, Misiek, no musisz, pamiętaj, musisz swoje ego zawsze trzymać na wysokim poziomie. Pamiętaj o tym. Kiedyś piłem do lustra, teraz się będę uczył do lustra. Ja, mi się podoba, że on o tym otwarcie mówi, co nie, i to jest super, naprawdę. Ze wszystkiego można wyjść. Nawet z największego bagna. A potem można do niego wrócić. I jeszcze nawet raz wyjść. O, czy najważniejsze, że jest czysto? Kurde, wiesz, ja nie mam żadnego zdjęcia nawet. O nie, popsuło jej się, pękło jej lustereczko. Czy szkło. To jest mój pierwszy wyjazd bez mojego męża i dzieci. Także ja to uznaję jako urlop. Serio, głupio się teraz czuję, ani jednego zdjęcia nie mam swojej rodziny. Mogę się poczuć jak to właśnie... No ja nie mam takich jakichś pamiątek, jakichś rysunków, bo Dawina ma cały ołtarz. Chodzisz późno spać? Wcześnie. Jestem babcią, naprawdę. To się nie... Dajesz rano? Bez nie problemu? Nie będzie klania. No, nie czy bez problemu, długo? Ale wiesz co ja robię, ja nie mam słuchawki, ja robię takie oddychanie. Dlatego chciałam być sama, bo ja ćwiczę joga. Ja będę ci denerwować. Żebyś ty ze mną wytrzymała. Poświęcisz ty w kiblu na tą jogę. Jestem narwana i chodzę późno spać. Ja mam korki do uszu. Wspaniale. Ja chciałam mieć ten pokój dla siebie, bo ja chciałam mieć święty spokój, bez dzieci, na ten wyjazd. Od jutra będzie jak w domach uczestników. Pojawią się prace domowe, czytanie lektur i robienie projektów. Co to za czary tam odprawiasz? Słuchaj, to jest zwykłe ćwiczenie, po prostu mi... Tutaj no. Mi boli, więc po prostu no. Oddycham i... O Boże. A co i myślałeś, że jakieś nie, czary? Nie, wiem. Naprawdę jest moim totalnym przeciwieństwem. Ale przeciwieństwa się nas przyciągają, no. Może z tego będzie wielka przyjemność jeszcze. Jeszcze 5 loków i wychodzę. 5 loków? Tak. A ile to jest? 20 minut? Ja się spakowałam. Boże, jaki tam jest pierdzielnik! Jaki tam jest pierdzielnik? Wiesz, mamy burdel w pokoju. No burdel będzie. Bo ty jesteś pedantyczna, a ja widzisz, że jestem wariatka, nie? Ty od wczoraj mówisz to. Jest burdel, tak. Okrutny burdel. No, to ja bym... To jest mój styl. Wszystko ma swoje miejsce. Pamiętajcie, chodzi o wszystko. O Boże, naprawdę rozwaliła tego pokoju walizki. Mnie nie bardzo przeraża. Ja lubię, jak wszystko jest po prostu na wierzchu, porozkładane. Z łatwym dostępem to samo. Dogadalibyśmy się. Mam nadzieję, że już wszyscy wstali. Także zapraszam wszystkich na korytarz. Oho. Wspaniale. Poranki nigdy nie są łatwe. Pierwszego dnia udało się wszystkim zebrać bez spóźnienia. W planie zajęć na dziś m.in. matematyka, polski i WF. Ale najpierw krótkie przypomnienie reguł panujących w szkole. Dzień dobry! Kursa cała stoi? Tak. Jeszcze! To słuchajcie, witam was pierwszego dnia w szkole.
I rozpoczniemy od przekazania magicznych kluczy do waszych szafek. Nasz wychowawca jest młody, przystojny, postępowy. Totalny luzak, stylem, wyglądem. No bardziej bym powiedział, że jest jakimś celebrytą niż nauczycielem. Ja jestem w pokoju nauczycielskim, więc jakbyście potrzebowali czegoś, to do zobaczenia. Mamy buty? Konkretnie tak. Ona nie ma na zmianę! Top! Ile razy? O, tak, to było coś z tymi butami pierdzielonymi, co nie, o matko. Hej, nie ma na zmianę! Wnosi zarazkę! Jesteś u pani. Ty faktycznie się czuję jak w podstawówce. Boże, ja miałem, słuchajcie, zawsze takie... Jak to się nazywa te buty? Cicho biegi! Wiadomo, że to jakoś szczególnie dużo tej nauki będzie, tak? Przecież my wszystko wiemy, to jest kwestia przypomnienia sobie, tak? Na pewno, tak? Będzie tak łatwo. Chodź! O, jasny! Pokażemy im, z kim tańczą. Jest, dobra, liczba pi jest w tym. No pi, wiadomo pi, co pi, nie? No, 3,14. Kalkulatorek to jest najważniejsza rzecz. A się ma to chować? Na pewno mi zaraz zabierze, a z cycków mi nie będzie wyciągał, nie? Nie, no my mogliśmy mieć kalkulatory. A, w liceum, a... przy nawet na maturze można mieć kalkulatory, a ja cały czas trochę do tego liceum się odnoszę, ale rzeczywiście wcześniej nie, w podstawówce nie. Chyba, nie pamiętam, kurde. Można było mieć kalkulatory? Chyba nie. No nie, no bo to tam się przecież podstawowe działania, podstawowe działania się będę uczyło. Będę pisał kredkami. Też mam kredki. Fajnie jest w jakiś sposób wrócić do szkoły i tego wszystkiego liznąć. Zobacz, jakie ja mam podkreśniki, ty, wariacie. Pa, pyk. Boże, ja pamiętam po prostu zawody na to, kto będzie miał fajniejsze rzeczy w podstawówce. O matko. No nie wierzę. O, nie, a ja gram w grę. Ja gram w taką grę teraz o byciu opiekunem cmentarza. Nie. O kurde. Czadzior. Pierwszy dzień mija znakomicie. Kurde, oj, idzie ten. O, jest! Dzień dobry! Dzień dobry! W liceum wstawaliśmy, słuchajcie. No? Dobry. Chyba tak. Siema. Siemanko, panie profesorze. No i jak tam? Dobrze. Właśnie rozmawialiśmy z Basią o włosach i w sumie ładne masz włosy, no. Dziękuję. Na dzień dobry, przywitał nas bardzo serdecznie. Super chłopak. Muszę najpierw sprawdzić obecność, nie? Abus Dominik. Do usług. Będźmirowski Michał. Barbara Lichocka. Jestem. Dudek Kamil. Nie, Paluszek, obecny. Jestem. Katarzyna. W podstawówce i w gimnazjum mówiłem jestem, a potem mówiłem obecny. Obecna. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Koterski. Jestem. Bardzo się cieszę, że pan dotarł. O, zajęcie. Ale no nie będę taki. Agnieszka Kotońska. Obecna. Karolina Kuczyńska. Jestem. Ja tu nie mogę się rozczytać. Maciej. Liziniewicz, to ja. I jak się czyta twoje nazwisko? Reeves Chara. Reeves? Yeah. Jak Keanu Reeves? Yes. Tak. Dobra, bo wiecie, takim klasykiem szkolnym na początku lekcji jest co? Tabliczka mnożenia? Kartkówka! Kartkóweczka! Kartkówki. Tak. Nie. Tak. To było piekło, przerażenie każdego. Co się dzisiaj wydarzy? Czy zrobi, czy nie zrobi? Czy się spóźnić 20 minut? A może wejścióweczka? O masakra, no. No i moi drodzy, moje drogie, tego dotarliśmy do końca pierwszego odcinka reality show Back to School, prawdziwy egzamin. Beka, po prostu beka. I trochę czegoś tam. Trochę głębi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jeżeli ten film, nie wierzę, że ja to robię, ale robię. Jeżeli ten film i moja skromna obecność wam przypadła do gustu, zostawcie polubienie pod nim, subskrybujcie kanał, kupujcie kawy. Widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Dzięki wielkie i pa, pa. Pa, pa.